Przecież as wśród aut, największa to z gwiazd. Tor to jego dom, brać mi auta są. Dalej, Zuchu, jeszcze raz! Rajdek to as wśród aut, Rajdek to auto na chwał. Ochotą gra na start, jest szybszy niż wiatr. Uważaj, Zuchu, ktoś ci depcze po kołach. Jazda! Rajdek to as wśród aut, Rajdek to auto na chwał. Rajdek to as wśród aut. Rajdek, mała wyścigówka. Krzychu wygrywa wyścig. Srebrny tor przywitał wczesny poranek. Rajdek i jego przyjaciele smacznie jeszcze spali. Pobudka, Rajdku! Pościgamy się? Czy może mały Rajdek to śpioszek? Ja już wcale nie śpię. Nie jestem żadnym śpiochem, Sisi. Godnie! Kanapki już gotowe. A, zaraz, nie mogę zapomnieć o pączkach. O, gdzie ja mam głowę? Ubóstwia, pączki są radością mojego życia. Gdzie one są? Gdzie moje pączki? A, tu jesteście, moje pychotki. Tak się bałem. O, nie mieszczą się w pudełku śniadaniowym. Bardzo przepraszam, kanapeczki, ale sio! Pączusie do środeczka. Już teraz bym was schrupał. Złap mnie, jeśli chcesz! Złapię cię, zobaczysz! Rajdku, nic ci się nie stało? O nie! Utknąłem! Nie ma, chodź się, szybciutko sprowadzę Krzycha. Klucz, proszę. Bardzo dziękuję. Śrubokręt? To nie jest śrubokręt, to mój pączek. Spójrz tylko. Chrupiące pyszności na moim ponczusiu. Ubóstwiam. Chyba zrobię sobie przerwę na gryza, a reszta zostanie już na obiadek. Krzychu! Sisi, co się stało? Powiedz! Chodzi o Rajdka! Utknął w błocie przy nohace błyska! Do roboty! Pędźmy do niego, Krzychu! Szkoda czasu! Nie da rady, Luziku! Jeszcze z tobą nie skończyłem! No to kto uratuje Rajdka? Sam muszę to zrobić! Powiedz Rajdkowi, że zaraz tam będę. Zaraz, bo znam świetny skrót. Co się tutaj dzieje? To było moje śniadanie. Patrz, Marto. O, Rajdek, jak się tam znalazłeś? Pojechałem za szybko na zakręcie. Wypadłem z toru i utknąłem. Już w porządku, Rajdku. Krzychu będzie tu lada chwilę. Uzbrój się w cierpliwość. Dalej, Pip. Ty też, Sisi. Jak się postaramy, to sami wypchniemy Rajdka. Jeszcze trochę! Już się prawie udało! Tak, już prawie! Hurra! Dziękuję, Sisi. Dziękuję, Pip. Nic się nie bój. Zaraz ci pomogę, Rajdku. A niech mnie nieszczęście zażegnane. Ojej, jak to dobrze. Coś wam powiem. Ten skrót jest całkiem niezły. Coś mi się zdaje, że ktoś powinien trochę potrenować. Ejże, do mnie ta mowa? Ćwiczę tyle, ile... A niech no tylko tchu zaczerpnę. Ćwiczę tyle samo, co i ty, Marto. Doprawdy? Ja biegam każdego ranka, Krzychu. A ty? No, może i nie każdego ranka, przyznaję, ale też jestem w formie. To może się przekonajmy.
Przebiegnijmy się dookoła toru ze stoperem. Ten, kto przybiegnie na metę pierwszy, wygrywa. Jeśli nie czujesz się na siłach. Ejże, ja się nie czuję gotów. Świetnie, jadę się przygotować. W drogę, Bip-Bip. O nie, i co ja narobiłem? Nie mogę się doczekać wyścigu, ale najpierw muszę się trochę porozciągać. Chyba ci nie dorównam, Marto. Bardzo dobrze ci szło. Pip-Pip, przywieź mi butelkę wody. Zawsze, kiedy się biega, trzeba pić bardzo dużo wody. Mogę pomóc? Proszę, Marto. No oczywiście, możesz mierzyć czas stoperem. Naprawdę? A będę mógł ogłosić zwycięstwo flagą? Tak, jak najbardziej. Hurra! Bardzo mi się to podoba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W drogę, jazda! Brawo, Marto! 10 minut i 20 sekund! Niezły wynik! Jak ja pokonam Martę? Ona jest okropnie szybka. Musisz po prostu podkręcić silnik. Z silnikiem u mnie w porządku. Muszę się rozgrzać przed wyścigiem. To nie jest jedzenie dla sportowca. Święta to racja. No i jak? Powinienem sobie poradzić. Twoja kolej. Nareszcie. Zjem obiad i możemy się ścigać. Uważaj. Pokażę ci. Ponczuś, mój ponczuś! Kto mi zjadł ponczusia? Widział ktoś mojego ponczusia? Błysk, oddaj mi mojego pączka, Hunswocie! To jest mój pączek! Błysk, robi ślizg! Już? Spróbuj mi go odebrać, Krzychu! Hola, wracaj z moim pączkiem! Nie złapiesz mnie, tracisz tylko czas! Nigdy nie dogonisz Błyska! Wracaj tu natychmiast! Oddawaj go mój pączek! On jest radością mojego życia, Błysk, no proszę! Oddaj to mój pączek! Oddaj mojego pączka, chodź tu! Oddaj go w tym. Przeprzydły króliku! Oddaj mi pączka! Oddaj mi pączka! Wracaj tu! W życiu mnie nie złapiesz! Ponczuś, chodź do mnie, chodź do tatusia. Ponczuś, chodź do tatulka, szybko. 10 minut i 15 sekund. Krzychu, wygrywam wyścig. Dobra robota, Krzychu. Bardzo serdeczne gratulacje. Byłeś o 5 sekund szybszy ode mnie, przyjacielu. Ach, niech odzipnę. Popatrzcie na pączka. Nie mogę go zjeść, bo jest brudny. Przez Błyska muszę go wyrzucić. Nic nie szkodzi, Krzychu. Być może już najwyższa pora przejść na dietę. Proponuję ci bardzo zdrową sałatę i kanapki z pomidorami. To dopiero pyszność nad pysznościami. Pysznie, dla królika. Mnie sałata pasuje. Jeśli nie chcesz, to odstąp Błyskowi. Koniec końców, wygrałeś wyścig dzięki jego pomocy. Co takiego? Nic podobnego. Pamiętaj, musisz ciągle ćwiczyć, jeśli chcesz być w formie. A może byśmy się przebiegli? Jeszcze raz? Co? Może kiedy indziej, Marto. No, pora spałaszować to pyszne amo. No, pycha, to faktycznie bardzo smaczne, naprawdę. I tak po wyczerpujących ćwiczeniach o poranku Krzychu napełnił swój bak nieco zdrowszym paliwem. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Masterfilm. Wystąpili Agnieszka Kunikowska, Sławomir Pacek, Izabela Dąbrowska, Julia Kołakowska-Bytner, Andrzej Mastalerz, Miłogo Streczek, Marcin Mroziński, Andrzej Szopa, Marek Frąckowiak, Grzegorz Kwiecień, Waldemar Barwiński, Igor Chmielnik, Przemysław Bluszcz, Sebastian Cybulski, Paweł Ciołkosz, Jakub Kamieński i inni.